Będę dzisiaj rozmawiała z Dominiką Bychawską-Siniarską, założycielką Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce oraz prawniczką w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W jaki sposób polskie prawo gwarantuje wolność słowa oraz czy ją w jakiś sposób ogranicza? Mamy gwarancję w Konstytucji, która przyznaje wszystkim wolność słowa, jak również mamy Europejską Konwencję Praw Człowieka, która obowiązuje i którą Polska jest związana, która też w artykule 10 gwarantuje nam swobodę wypowiedzi. Niestety jest też kilka instytucji, artykułów, które tą wolność słowa naruszają. I tu na przykład przestępstwo zniesławienia i odpowiedzialność karna dziennikarzy, szczególnie ewentualna kara pozbawienia wolności, narusza swobodę wypowiedzi, bo jest tak surowa, że dziennikarze, żeby uniknąć tej odpowiedzialności, często powstrzymują się od pisania o tematach wrażliwych czy prowokacyjnych. I mamy szereg instytucji, ich jest dosyć dużo, więc teraz ciężko o wszystkich pewnie powiedzieć, które są wykorzystywane przeciwko wolności słowa w Polsce. Ale czy ma to też jakieś dobre swoje strony? Czyli na przykład nie można, czy jest, czy obrażanie kogoś jest zabronione pod groźbą z jakiejś prawnej sankcji? Na pewno mamy regulacje, które dotyczą obrażania mniejszości narodowych, etnicznych, tak zwana mowa nienawiści, która w kodeksie karnym jest zabroniona i ma na celu ochronę przed propagowaniem ustrojów totalitarnych czy właśnie wypowiedziami, które uderzają w różnego rodzaju mniejszości. A czy może Pani zdefiniować jakoś, czym jest mowa nienawiści? Jest to mówienie, pisanie, przedstawianie w formie obrazu treści, które są obraźliwe, znieważające dla grup mniejszości, czy etnicznych, czy rasowych, czy narodowościowych. Czyli ich przez odbiór takich treści te mniejszości czują się obrażone. Dobrze, a czy polskie prawo gwarantuje wszystkim mniejszościom ochronę przed mową nienawiści? W naszym prawie brakuje ochrony mniejszościom, czy brakuje ochrony ze względu na przynależność seksualną. To znaczy osoby, które są z mniejszości homoseksualnej, czyli geje, lesbijki, transseksualiści, nie mają tej ochrony kodeksowej w tej chwili, jak również nie ma ochrony ze względu na poglądy polityczne. To znaczy, że można uderzać teoretycznie w niektóre grupy ze względu na przynależność czy poglądy polityczne i je obrażać po prostu, ze względu na to, że uważają, że taki, a nie inny pogląd jest słuszny.